Jeśli interesujesz się tradycyjną medycyną, zapewne już wiesz, że imbir jest traktowany jako roślina lecznicza. Przez tysiące lat, na całym świecie, był wykorzystywany ze względu na swoje cenne właściwości. Imbir jest jedną z tych roślin, bez których wiele narodów nie wyobraża sobie życia. Od wieków pomagał w leczeniu problemów trawiennych, nudnościach oraz niwelowaniu bólu. Każda część tej rośliny jest użyteczna, ale najcenniejszy jest korzeń. Może być spożywany świeży, sproszkowany, jako suszona przyprawa, a także w postaci soku lub oleju. Nie ma wątpliwości, że imbir powinien być integralną częścią zdrowej, codziennej diety. Jeśli do tej pory nie korzystałeś z imbiru lub nie wiesz o jego cennych właściwościach, przedstawiamy 8 powodów, dla których warto zacząć go stosować. Jeden. Problemy z trawieniem. Olejek zawarty w kłączu pobudza wydzielanie śliny i soku żołądkowego, działa żółciopędnie i rozkurczowo, leczy wzdęcia. Dodatkowo, poprzez zwiększenie motoryki żołądka, opróżnianie żołądka, zapobiega zaparciom, niestrawnościom, wzdęciom i skurczom. Wystarczy tylko 1,2 g imbiru przed posiłkiem, a niestrawności mogą zmniejszyć się nawet o 50%. Dwa. Nudności. Picie herbaty z imbiru lub nawet spożywanie surowego imbiru jest powszechnym i bezpiecznym domowym środkiem na nudności. Imbir, który jest składnikiem leków przeciw chorobie lokomocyjnej, przeciwdziała wymiotom po narkozie i chemioterapii. Wzmaga również apetyt. 3. Ból. Badania przeprowadzone przez naukowców z University of Georgia wykazały, że codzienne spożywanie imbiru może zmniejszyć bóle mięśni nawet o 25%. Stwierdzono także, że może skutecznie złagodzić ból powodowany przez miesiączki. Warto dodawać go do jedzenia, gdy tylko zauważymy pierwsze oznaki PMS. Cztery. Stany zapalne i przeziębienia. Imbir przynosi ulgę chorym stawom, gdyż jest bogaty w substancje przeciwzapalne. Wchodzi w skład niektórych maści i plastrów rozgrzewających, a podczas masażu kilka kropli olejku imbirowego przynosi ulgę obolałym mięśniom. Pięć. Choroby serca. Ostatnie badanie, w którym uczestniczyli chorzy na cukrzycę typu 2, wykazało, że tylko 2 gramy imbiru dziennie może obniżyć poziom cukru we krwi natychmiastowo i około 10% całkowitej redukcji po 3 miesiącach. Wysoki poziom glukozy we krwi jest jednym z głównych czynników wyzwalających choroby serca. Spożywanie imbiru może obniżyć ryzyko rozwoju chorób serca nawet o 10% wykrzyknik. 6. Poziom cholesterolu. W
45-dniowym badaniu, w którym wzięło udział 85 osób z wysokim poziomem cholesterolu, stwierdzono, że spożywanie 3 g sproszkowanego imbiru dziennie spowodowało znaczne obniżenie poziomu cholesterolu. Naukowcy uważają, że imbir może pomóc w obniżaniu poziomu cholesterolu. Zmniejsza agregację, zlepianie, płytek krwi, a więc chroni przed tworzeniem się zakrzepów. Jest niezbędnym dodatkiem do menu dla osób z podwyższonym cholesterolem. 7. Właściwości antynowotworowe. Na substancji zawartej w imbirze znanej jako gingerol, są obecnie przeprowadzane badania pod kątem alternatywnego leczenia wielu rodzajów nowotworów. Do tej pory w jednym z tych badań stwierdzono, że 2 g ekstraktu imbirowego dziennie znacznie zmniejsza prozapalne cząsteczki sygnałowe w okrężnicy. Osiem. Funkcjonowanie mózgu. Stres oksydacyjny i przewlekły stan zapalny to 2 czynniki, które mogą przyspieszyć proces starzenia się i stają się główną siłą napędową choroby Alzheimera i innych zaburzeń funkcji poznawczych związanych z wiekiem. Niektóre badania sugerują, że przeciwutleniacze i czynne związki biologicznie zawarte w imbirze mogą hamować reakcje zapalne, które występują w mózgu. Imbir zwiększa również koncentrację i wydajność umysłową, poprzez poprawienie ukrwienia mózgu. A odrobina sproszkowanego imbiru dodana do kawy, niweluje jej szkodliwe właściwości. Kiedy nie wolno jeść imbiru? Imbir jest bardzo ostrą przyprawą, mającą działanie drażniące. Nie można się nią bezkarnie zajadać. Należy unikać imbiru, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz, chorujesz na przewlekłą chorobę przewodu pokarmowego, NP. Wrzody żołądka lub dwunastnicy, cierpisz na refluks żołądkowy.